przyjechaliśmy sobie za Melką troszeczkę odpocząć w okolicy naszego miasta. Przyjechaliśmy na rowerkach. Amelia mnie namawia do aktywnego spędzania czasu, tak? Ja wszystko robię, żeby siedzieć, a Amelka wszystko robi, żeby jeździć, tak? No, idę wam pokazać wodę. Bardzo fajnie jest tutaj miejsce. Przyjechałam tutaj w sumie po 20 latach. I przez te 20 lat okazało się, że jest to już miejsce prywatne. No ale ja już po tylu kilometrach przejechania rowerem w celu, żeby tutaj się zamoczyć, postanowiłam jednak wejść i się zamoczyć. Najwyżej jak przyjdzie właściciel, tego przeproszę. Ale niestety gdzieś trzeba się w tym upale było ochłodzić. Teraz już będę wiedziała, no już nie będziemy tutaj przyjeżdżać. Szkoda, bo wszystkie te miejsca w okolicy mojego miasta są sprywatyzowane. Zostaje tylko w sumie Odra, do której się nie chce wejść. Amelka sobie robi piknik, tak? Przyniosła, znaczy przywiozła ciasto, które upiekliśmy kiedyś. Już dawne dzieje. Z zamrażarki wyciągnięte. Odpoczywamy sobie. Mini jedzie w koszyku, a Nemo ma pecha i musi biec powolutku. Zrobili tutaj taką miejscówkę dla osób w zimę kąpiących się jako morsy. Ten odcinek będzie taki troszeczkę składanka, ponieważ zobaczyłam, że trochę filmów mi z remontu zostało, których nie dodałam. Dodam jeszcze jakby co robiliśmy w czasie zimy, jak spędzaliśmy czas, dlaczego tak mało podróżowaliśmy, bo inne zainteresowania w nas się otworzyły, gdy postanowiliśmy jakby zostać na miejscu na zimę. Więc zobaczycie, jak spędzaliśmy czas. Myślę, że podobnie tak jak wy. Ale my to robimy, wszystko filmujemy. Taka mała pamiątka dla Amelki, bo dzisiaj robiłam filmik jeden z Amelką. Jak Amela sama zobaczyła siebie 3 lata temu, to sama się dziwiła, że jest taka mała. Jak ta Amelka? Powiesz tu widzom, jak się czułaś, gdy się oglądałaś, kiedy byłaś mała? Chodź, chodź. Powiedz, co czułaś? Takie dziwnie się czułaś? Nie. Nie? Nie czułaś się dziwnie? Nie. No, no teraz nie, ale rano było tak. Słuchajcie, zostawiajcie łapeczki w górę, tak? Tak. Komentarze. Mam nadzieję, że się wam nasze wycieczki podobają. Jeszcze gdzieś pojedziemy następnym razem, może w okolice inne rejony Głogowa. Więc może coś ciekawego jeszcze wam pokażemy. Jeszcze na chwilę musiałam włączyć kamerkę, bo Amelka bardzo coś fajnego powiedziała poza kamerką, jak ją wyłączyłam. A teraz Amelka zaraz wam powie. Ale szybko leci ten czas. Dużo było śmiechu, żeby powtórzyć to zdanie. Amela szczęśliwa. Pobawiła się trochę w małą aktorkę. Masakra, jak tak mają aktorzy, żeby powtórzyć scenę, którą wcześniej powiedzieli naturalnie. To jest wysiłek, co, Amelka?
przynajmniej się ubawiliśmy, ale najśmieszniejsze było w tym, że jak włączałam kamerkę, to nie potrafiła powiedzieć, no ale w końcu jej się udało. No, ale jest ubaw, po pachę, tak? Dobra, no to na razie i do następnego. Mały odpoczynek w parku. Ta kamera pomaga w malowaniu naszego kampera, tak? Zobaczcie, jak skupiona jest Amelka. Jak tam? Fajnie się maluje? Fajnie, tylko ciężko. Najgorsza pozycja, co nie? Ale też i inaczej też maluje. Tutaj półeczki malujemy na książki. Będziemy mieli gdzie chować. Doszła nam nowa półeczka, więc pełną parą idzie. Tu mamy też doniczki, lodówka, wszystko zabezpieczone. Napiszcie w komentarzu, jakie macie doświadczenia w konserwacji pojazdu. Uważacie, że zabezpiecza to pojazd, czy raczej nie?
Stoję przed chatką hobbita. Tutaj ktoś sobie tak zrobił. Podejrzewam, że to jest kiedyś była ziemianka, chyba, że zrobił, ale tutaj widziałam z boku, jest tam komin. Brakuje tutaj tylko tych okien. Zatrzymałam się tutaj za zgodą właściciela na takiej drodze. No i przez przypadek trafiłam tutaj. Ranny spacerek z pieskami. Już my zaczęliśmy wakacje. Jest 29 czerwiec. Już będziemy sobie za Melką jeździć. Ale chyba raczej będziemy troszeczkę inaczej niż do tej pory. Nie będziemy już może tak zwiedzać jak kiedyś. Bo Amelia czegoś innego w tej chwili pragnie. Nie zwiedzania ruin, nie zwiedzania muzeów. Chociaż może i też się to zdarzy. Nie wiem, jak to będzie. Wszystko to dopiero się zaczyna. Ale trzeba wszystkiego spróbować. Myślę, że filmów i tak będzie sporo. Bo mamy sporo zapasów z poprzednich lat, więc ich nie zabraknie. Ja w czasie wakacji będę miała więcej czasu na montowanie ich, więc jak wrócę ze spacerku z Nemo i Mini, to pokażę Wam, gdzie jesteśmy. Wszędzie jest pełno takich tablic. Nad zalewem Państwowa Gospodarka Wodna. Oj, Nemo mnie obsypał piachem. Zorganizowała taki, zaraz Wam pokażę, przystań. Tutaj sobie można przyjść, usiąść. Jest też miejsce na ognisko. Są ławeczki, o nawet widzę, tam jest wciśnięta piła. Pełno takich informacji. Huśtawkę tam widziałam też. Stoi sobie jedna przyczepa. Wczoraj tutaj był pan, chyba stąd. I nas zapraszał, żebyśmy tutaj przyjechali, bo stoimy tam dalej przy zalewie, ale już się nie ruszamy, bo w sumie jesteśmy do niedzieli tutaj, więc nie ma sensu, bo tylko został nam jeden dzień. Jak wrócę ze spacerku, to sfilmuję Wam ten zalew. Kawałek dalej i tu już jest inna tabliczka
swoje śmieci zabierz ze sobą. Inni też chcą cieszyć się pięknem tego miejsca. Długo nie trzeba szukać, a byłam w tym miejscu wcześniej i nie było tej butelki. No jednak ktoś, już było mu ciężko wynieść. Tutaj w pierwszym momencie, jak przyjechałam na ten placyk, zajechałam, ale przeszliśmy się kawałek dalej i tam się okazało, że jest plaża, zejście do wody, bardzo fajne dla dzieci, jest o wiele lepsze niż takie tutaj, jak zaraz wam pokażę, zejście i takie szuwary. O, tutaj są takie miejsca. Cisza, spokój z rana. Kolejny pan przyniósł, ale już ciężko było mu to wynieść. Chciał sobie na pewno tutaj nad wodą. Miło, sympatycznie. No ale po co? Kawałek dalej, zobaczyć jak tam jest. Z rana. Tutaj stoimy właśnie niedaleko kamperami. Rano widzę, tak jest nieciekawie. Tutaj taki jak to się mówi, takie zupa jakby to wygląda. Pełno jest takich małych rybek. Dla wędkarzy jest to raj. Skaczą tutaj dość potężne ryby nawet. Więc wędkarzy jest tutaj pełno. Ziutko jest właśnie taka plaża. Jest też zjazd na łodzie, skutery. Jest ich pełno w sumie w ciągu dnia. Więc jak ktoś lubi spokój, to nie jest dla niego miejsce, ponieważ jest tu sporo hałasu, ale dla dzieciaków jest to fajna atrakcja, kiedy skutery, te motorówki, które tu pływają, wywołują taką falę, robią. W sumie odjechałam kawałek drogi od domu, ale dalej znajduje się blisko rzeki Odra, więc jestem niedaleko jakby swoich śmieci. Blisko nas jest taki tutaj napis. Tylko buraki wyrzucają tu śmieci. I zaraz tutaj wam powiem. Tyle tabliczek, jest ich bardzo dużo. Ale jak śmieci też się znalazły. Jest to w okolicy brzegu dolnego. Godzina prawie 12, a ludzi jest bardzo dużo. Samochodów, różnych atrakcji, pontonów, motorówek. Więc do usłyszenia i do następnego odcinka. Zapraszam was i oczywiście nie zapomnijcie łapeczki i komentarz mile widziany.